moi kochani. Dzień dobry, pani. Sprawdzę obecność. Adamczyk Piotr. Jestem. Beksa Aleksander. Jestem, pani profesor. Lizus Tola. Obecna. Lizus Pola. Obecna. Łobuz Krzysio. Łobuz Krzysio. Jestem. Rozśpiewana. Jestem. Przypomnijcie mi proszę, co było na dzisiaj zadane? Zadane było wypracowanie na temat moje ulubione zwierzę. Dziękuję. Proszę, niech swoją pracę przeczyta Piotr. Moim ulubionym zwierzakiem jest kotka. Kotka urodziła we wtorek dwa kociaki. Czy to już koniec? Czy to nie za mało? Myśmy się też dziwili. Poprzednio miała ich pięć. Dosyć, kurwa. Proszę, niech swoją pracę przeczyta Beksa. Ja wolę, żeby pani sama przeczytała. Dobrze, przynieś zeszyt. To wypracowanie jest nawet dobrze napisane. Kto je napisał? Twoja mama czy twój tata? Nie wiem, ja już wtedy spałem. No to dla matki lub ojca szóstka, a dla ciebie pała. Siadaj. Kto jeszcze chce przeczytać, co napisał? Ja, wspania! Ty? Ciebie to już mam powyżej uszu. Chciałabym być twoją matką przez tydzień. Ja już bym ciebie nauczyła. Ale ja jeszcze dzisiaj nic złego nie zrobiłem. A zresztą... Dobrze, proszę pani. Porozmawiam o tym z moim tatą. Może się zgodzi. Do tego to już naprawdę dosyć. To, Lulizus, przeczytaj mi swoją pracę. Niech się odprażę. Dobrze, proszę pani. Czytam. Bardzo bym chciała mieć własne zwierzę, ale mama na żadne nie chce się zgodzić. Ale gdyby się na nie zgodziła, to byłaby to złota rybka. Byłaby ona nie tylko moim ulubionym zwierzakiem, ale i pani. Spełniałaby nasze marzenia i byłybyśmy wtedy bardzo, ale to bardzo szczęśliwe. Pięknie, szóstka. Powinniście brać przykład z Toli. Piszemy temat lekcji. Nasze zwierzęta domowe. Ja mam psa Tofika. My mamy kanarka. Ciocia jest akwarium z rybkami. A my mamy kurczaki w zamrażarce. Z lekcji biologii przynieśmy się na krótko na lekcję matematyki. Nauczyciel, jak to zwykle bywa, sprawdza obecność. W klasie jest was sześcioro. Jednego dzisiaj nie ma. To ilu was jest? Czekajcie, już są wszyscy. Łobuz, dlaczego się spóźniłeś? Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony bandyta. O Boże, dziecko, nic ci się nie stało? Owszem, zabrał zeszyt z pracą domową. Dosyć tych fantazji, siadaj, masz spóźnienie. Dlaczego nie siadasz? Bo tata podpisał mi wczoraj dzienniczek. Zobaczymy, co będzie jutro, jak dzisiaj podpiszę ci uwagę. Siadaj. Słuchajcie uważnie. Jakie działanie trzeba zastosować, żeby z czterech desek zrobić osiem? O, proszę, Beksa, co za niespodzianka. Trzeba zrobić piłowanie, proszę pani. Cisza, co za bzdury wygaduję. Dam ci jeszcze jedną szansę. Masz osiem jabłek, zjadłeś dwa. To ile ci zostało? Nie wiem, wczoraj liczyliśmy na śliwkach. Przez przypadki wyraz kot. To łatwe, mianownik kot, dopełniacz kota. A kto poda wołacz? Jak brzmi liczba mnoga rzeczownika dziecko? No bliźnięta, co najmniej. Podajcie żeńskie lub męskie odpowiedniki. Lis. Wiem, żona lisa to lisica. A mąż wilczycy? Wilk. A żona kreta? Kretynka. A mąż kury? Kuń! Nie mówi się kuń, tylko koń. Mąż kury? Koń? To bez sensu. Wszyscy dostają plusa, tylko nie rozśpiewana. Pokaż, na co ty stać.